Czas na spotkanie z naszymi gośćmi w studiu Radia 5. Zastępca komendanta Suwalskiej Straży Miejskiej, pani Jolanta Strękowska i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pani Jerzy Gałązka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. A spotykamy się z okazji, no właśnie, Światowego Europejskiego, przede wszystkim Suwalskiego Dnia Bez Samochodu. To już? Kiedy? To już w niedzielę, z tym, że tydzień, Bezemisyjnego transportu trwa już praktycznie mamy od, od poprzedniej niedzieli. To będzie finał. Finał tego tygodnia. Zapraszamy, prezydent miasta Suwok zaprasza 22 września o godzinie 10. Jak co roku startujemy z osiedla północ z parkingu przy markecie Kaufland. Trasa znana i lubiana, pogoda zapewniona. Przejedziemy i co dalej? Przejedziemy, liczymy, że zrobimy, przejedziemy to w około 40 minut, zapraszamy później do y, Parku Konstytucji tak? i w tym, y, w tym momencie, proszę państwa, zacznie się inna zabawa. Będzie to mini, mini festyn, y, będą zabawy dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, będziemy dbać o zdrowie, będziemy mierzyć y, pomiar cukru we krwi, jak i ciśnienie, y, także... Naprawdę nie będzie się y, można nudzić. A ale koggle finałem... jeszcze ciekawa sprawa, też będzie można sprawdzić, jak to jest. Po jednym, tak, po je, tak? pojeździe, po, po jeśli chodzi o, o, o takie zachowania typu, typu m, wydaje nam się, że po jednym piwku można jechać, okazuje się, że założymy alkoholę, to jakby tracimy kontakt z rzeczywistością i myślę, że na to, na to należy też, też zwrócić uwagę. Niemniej chciałem też Państwu podkreślić, że jak zwykle będziemy losować dla uczestników naszego, naszego przejazdu rowery. To jest taki finał. Zawsze cieszę się największą popularnością. Zmiana w tym roku jest jedna. Nie będą trzy rowery, tylko będzie ich cztery. Zauważyliśmy, że jeżdżą rodzice z małymi dziećmi i w tych przyczepkach takich dziecięcych, ale i dzieci jeżdżą też na, na siodełkach rowerowych. Więc postanowiliśmy, że, że dołożymy jedną, jedną kategorię. To będzie rowerek dziecięcy, tylko taki bardziej rowerek szkoleniowy, bez pedałków. Ten, który, który służy dziecku do, te, do tego, aby nauczyć się zachować równowagę na rowerze. Ale zapraszamy, będą cztery rowery, a nie... Trzy, tak jak w zeszłym. Roku. No i warto podkreślić, że jeżeli ktoś będzie nieobecny, to losujemy kolejną osobę. Warto tak, być. Tak, tak, z, jak do końca. Tego warto być do festynu. końca. Oczywiście będziemy mieć tak nagrody pocieszenia i tak jak w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy też konkursy, cieszyły się ogromnym powodzeniem, szczególnie wśród dzieci, zapewniamy, że będą też takie mini turnieje dla dzieci i dorosłych. Będzie można też. Wygrać w tych turniejach nagrody. Pani komendant, grzecznych mamy rowerzystów w suwałkach? No, z tym to jest bardzo różnie. Właśnie przy okazji pan tutaj naczelnik opowiedział już o kwestiach takich organizacyjnych, co się wydarzy podczas tej e, imprezy miejskiej. To no, no, trzeba by było też wspomnieć, prawda, o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem, prawda, e, rowerzystów. No, chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że miasto bardzo inwestuje w infrastrukturę drogową, e, uwzględniając właśnie tutaj budowę dróg rowerowych i tak na koniec 2018 roku w mieście mieliśmy ponad 80 km dróg rowerowych. Właśnie te drogi, te ciągi pieszo-rowerowe są najbardziej odpowiednim miejscem, żeby korzystali z tego właśnie cykliści, rowerzyści, bo właśnie tak mówimy o tych rowerzystach, że to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Stąd też no, te ścieżki rowerowe dedykowane właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo prawda zapewnić. I tak jeszcze tutaj chciałabym właśnie wspomnieć, że w trakcie tej imprezy nad bezpieczeństwem uczestników będą, prawda, dbali i organizatorzy, i policjanci z Komendy Miejskiej Policji, i strażnicy miejscy. No, chciałabym tu też wspomnieć, prawda, i wielki ukłon w stronę Zarządu Dróg i Zieleni. To są pracownicy, którzy właśnie dbają za zabezpieczenia we wszelkie po drodze przejazdu. Tego Peletonu, który właśnie rozpocznie swój bieg od parkingu przy markecie Kaufland. Trasa przejazdów do sprawdzenia oczywiście na stronach Urzędu Miasta Sowałki. Jeszcze o jedno zapytam. Zdarzały się już przypadki z elektrycznymi hulajnogami, gdzie Państwo interweniowali? W tej chwili nie, choć tak jak na pewno Państwo obserwujecie, bo podają to media, że takie przypadki już w innych miastach prawda, są. No Jest to taka bardzo no, nieprzyjemna sprawa. Niemniej jednak zauważamy, że coraz więcej właśnie tych urządzeń pojawia się w naszym mieście, ale jak do tej pory przynajmniej prawda Straż Miejska nie notowała, nie otrzymaliśmy tutaj jakichś zgłoszeń, jeśli chodzi o udział właśnie takich osób, które poruszają się za pomocą hulejnogi. I oby tak było dalej. I oby tak było dalej. Panie Naczelniku, niska emisja, mikrokomunikacja, ten magiczny tydzień ma wpłynąć na poprawę jakości naszego powietrza. Dużo mamy w suwałkach rowerów. Badacie to? Sprawdzacie? Nie, tego nie liczymy. Możemy tylko państwu powiedzieć, że ta właśnie mikrokomunikacja, o której pan wspomniał, pojawia się takie pojęcie. Obejmuje rowery, obejmuje też rowery miejskie, obejmuje te hulajnogi, o których pan redaktor wspomniał, ale też mówimy o takich rozwiązaniach jak carsharing. U nas jeszcze, jeszcze niedostępne, czyli wynajmowanie na krótkie odcinki samochodów elektrycznych. My stoimy przed takim ogromnym wyzwaniem, które, które będziemy musieli zrealizować, ale już te działania, łącznie nawet z tym bez, samo, bez samochodu pokazuje, jak ważna jest jednak ta mikrokomunikacja mikro mikro w naszym mieście. Natomiast, jeśli można, panie redaktorze, to chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej akcji, która będzie realizowana i yy, przy której nasza ta, yy, ta impreza może, może ogromnie pomóc. Yy, suwałki walczą o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Yy, na stronie Rowerowa Stolica Polski, można pobrać aplikację, która pozwala zdobywać kolejne kilometry dla suwałk i walczyć o ten tytuł. Wczoraj byliśmy na siódmej pozycji chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli wszyscy byśmy uczestnicy, którzy będą uczestnicy naszego przejazdu, włączyli tę aplikację, kiedy wyjeżdżamy z domu, i wyłączyli, kiedy już przyjedziemy do domu, to my szacujemy, że to jest około pięciu. Może nawet troszeczkę więcej tysięcy kilometrów. Podejrzewam, że pozwoli nam to przeskoczyć kilku konkurentów. Dlatego ogromna, ogromna prośba do wszystkich, którzy, którzy chcieliby nam pomóc w osiągnięciu jak najlepszego wyniku w tej rywalizacji, o tym, żebyśmy pobrali ze strony Rowerowa Stolica Polski aplikacje i czynnie wzięli udział w naszym przejeździe. Polecamy i zapraszamy. Połączenie tradycji z nowoczesnością, dwa kółka i XXI wiek. Dziękuję serdecznie za spotkanie. No i oczywiście przypominać na antenie Radia 5 będziemy o suwalskim dniu bez samochodu. Zastępca komendanta Straży Miejskiej Jolanta Strękowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Suwałkach, Jerzy Gałąska byli państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję, Dziękuję bardzo.